Jest kolega, wypadł dzisiaj, siema. Siemaneczko, siemaneczko, z tej strony Alfa i Beta. Dzisiaj się znajdujemy w lesie, przed taką leśniczówką. Wraz z kolegą, mamy tutaj kwit. Trzy działeczki będą dzisiaj do obejścia. No i co? Do pierwszego, daście dół. Pierwszy strzał dzisiaj, otóż taka łuseczka. Jest kolejny fant, a nim jest oto taka podkowa. Czy przyniesie nam dzisiaj szczęście wraz z kolegą? Oby. A tym razem dwie monetki w jednym dołku. Wygrałem konkurs na pierwszą monetkę, a nią są dwie piąteczki współczesne. Tak jak widać. No i gitarka. Piątunia zawsze cieszy, a tu dycha w jednym dołku. No tym razem u mnie taki fancik. Kolejna łuska. Pada. A tym razem kolejna. Widzę, zapowiada się łuskowo. No ale tam liczy się wypad, jak to mówią. Idę do ciebie. Co masz? No, obrączka z kostką. A taki artefakt mówisz? Z którego roku? O. Zobaczymy. PL12 to jest chyba numer. Tam powinno być. Tutaj 13, nie. Nie, nie ma. Nie ma? Tu nie ma. A tym razem wyskoczyło nam coś takiego. Nie wiem, czy to klamerka była, czy koninka. Wygląda jak literka D. Jak dożynki. Sygnał 78. Otóż taki maleńki guzik. Kompletny z łóżkiem. I na dodatek sygnowany jakiś jest. Nie wiem, co tam pisze później na podsumowaniu, może doczyszczę bardziej lepiej. No ale co, jest już coś się dzieje, pomału. Mam monetkę, a nią jest 5 groszy międzywojnie. Jak widać. No i elegancko, coś się zaczyna dziać, czyli podkowa przyniosła szczęście, przynosi. A tym razem kolejna łuska. Ostatnio nagrywam, bo już to bez sensu będzie. Później na podsumowaniu się pokaże, ile tego wyjdzie. A tymczasem, nie wiem, chyba zabytkowa podkowa. Kutka nam wyszła, czy nie wiem, co to. Chyba mi się tak wydaje, to kutka jest. Albo nie wiem, co to mogło być.
czy kolegi się zaraz dopytam. A tymczasem taki pierścień. Pierścień. Żartuję, nie wiem co to jest. Ale ładny sygnał dawał. Dobra, lecimy dalej. Tymczasem wpadła mi łódka. Zobaczcie w nadmiarze, w ładnym stanie. Moja pierwsza. Idę, kolega, jakąś monetkę trafił. Co teraz? 10 groszy. W perelektach. A wcześniej co jeszcze? Poprzednie, 10, 20 i 5. O, to panie, wygrywasz, ja mam 3, a ty 3 na drugce. Zobaczcie, druga dzisiaj. Podwójne szczęście, czyżby było dzisiaj? Tymczasem taka chochelka. Tak oto zupę by szybko jadł. Prawie jak dłoń. Zobaczcie teraz, jaki zabiteczek, żelazko na dusz, jest petarda, jeden człowiek. Co tam masz? Scyzoryk? Raczej nie współczesny. No nie. Fajny. A tym razem taka część od zegarka. Sygnał 89, 90 dawał. Sygnał 60, 61. Otóż kuleczka ołowiana. Tymczasem kolejna kuleczka. Normalnie trzecia dzisiaj. Podkowa dzisiaj trzecia. A tym razem monetka. Ale co z tego, współczesne 10 groszy. Zobaczyłem jeszcze cewko, jeszcze się okazało jest 20 groszy. W tym samym dołku to 10 groszy niedawno. I kolejne 10 groszy. Razem było 10, 20 i 10, 40 groszy. A tym razem sygnał 52, tylko odsunąłem liście. Zobaczcie, leży zbelek współczesny, złotóweczka. Sygnał 76. Jakaś krągłość. Co tutaj mam? 10 groszy. Kolejny krążek. Na nim jest chyba też 10 groszy. Tak. Na 82, zobaczcie. Jakaś monetka, pewnie zybelek z perelu. A jak? Aluminiowy. Ale 49. Przyszła pora na podsuwanie. Tu są fanty kolegi, śmieci. Jak widać. Tutaj łusek tyle. Drugie łuski, czubek. Obrączka z kością. 2 złote PRL, 1 PRL. 5 zł PRL, 10 groszy PRL, 10 groszy PRL, 20 groszy PRL. Zacznij, idziemy do moich fantów. Jak widać, jedna podkowa, druga, trzecia łyżka. To nie wiem co to jest.
czy to kajdanki, czy to kutka. Nie wiem, nie mam pojęcia. Tyle łusek. Tu łyżki, jakiś kawałek znów. Makaron. Część od zegarka, łódka. Tutaj nie wiem co to, dwie kulki. Tak, 5 groszy międzywojnie, 5 zł. Współczesne, 5 zł współczesne, złotówka współczesna, 10 groszy współczesne, 10 groszy współczesne, 20 groszy współczesne, 20 PRL, 50 groszy PRL i złotówka PRL. I na tym kończymy podsumowanie dzisiejszy wypad, do następnego.